Simon Sebag Montefiore, Stalin, dwór Czerwonego Cara. Odcinek 18. 2 tygodnie później, 12 września, wciąż narzekał przed Mołotowem, że Sergo przejawia tendencje antypartyjne, broniąc elementów reakcyjnych w partii przeciwko Komitetowi Centralnemu. Ukarał Mołotowa, odwołując go z wakacji na Krymie. Ani mnie, ani Woroszyłowowi nie podoba się fakt, że odpoczywasz przez 6 tygodni zamiast 2. A później miał z tego powodu poczucie winy. Trochę mi przykro, że to ja jestem przyczyną twojego wcześniejszego powrotu. Przeprosił. Potem jednak dał wyraz swojej nieustającej złości na Kaganowicza i Kujbyszewa. Byłoby nierozważnie zwalać całą pracę na samego Kaganowicza. Kujbyszew może zacząć pić. Mołotow potulnie wrócił do Moskwy. Stalin z łatwością pokonał Sergo, lecz zaciekłość jego ataku na chuligana pokazuje, jak poważnie traktował najsilniejszego oprócz siebie przywódcę. Kapryśny i porywczy, a mimo to będący uosobieniem twardego stalinowskiego administratora, Sergo Ordżonikidze urodził się w 1886 roku w gruzińskiej rodzinie szlacheckiej. Osierocony w wieku 10 lat, studiował potem medycynę i myślał o zawodzie lekarza. Już w wieku 17 lat wstąpił do partii i był 4-krotnie aresztowany, zanim w 1911 roku dołączył do Lenina w Paryżu. Jako jeden z nielicznych stalinowców przebywał więc krótko na emigracji. Członkiem Komitetu Centralnego został w roku 1912, tak jak sam Stalin, i był osobiście odpowiedzialny za dokonaną w 1921 roku brutalną aneksję i bolszewizację Gruzji i Azerbejdżanu, gdzie nazywano go przydupnikiem Stalina. Lenin zbeształ go za pobicie towarzysza i pijackie orgie z babami, ale usprawiedliwiał też jego agresywne zachowanie, żartując: to prawda, że krzyczy, ale jest głuchy na jedno ucho. Podczas wojny domowej Sergo, znakomity jeździec, mówiono o nim, że przejechał na białym koniu przez zdobyty Tyflis. Tak młody i silny, iż wydawało się, jakby się urodził w długim wojskowym płaszczu i butach z cholewami. Dokonał wielu zuchwałych czynów. Miał wybuchowe usposobienie. Na początku lat 20. uderzył Mołotowa podczas sporu o książkę Zinowiewa Leninizm, co świadczy, jak poważnie podchodzili obaj do ideologii. Rozdzielił ich Kirow. Córka Sergo, Eteri, wspominała, że jej zapalczywy ojciec często tak się podniecał, że bił swoich towarzyszy, ale gniew szybko mu mijał. Oddałby życie za tego, kogo kochał, i zastrzeliłby tego, kogo nienawidził, powiedziała o nim jego żona Zina. Sergo
Postawiony w 1926 roku na czele Komisji Kontroli Partyjnej, był najbardziej agresywnym sojusznikiem Stalina w walce z opozycją, dopóki nie objął funkcji ludowego komisarza przemysłu ciężkiego. Nie rozumiał skomplikowanych problemów gospodarczych, ale zatrudnił ekspertów, którymi starał się kierować, wykorzystując zarówno swój urok, jak i siłę. Terroryzujecie towarzyszy w pracy, poskarżył się jeden z jego podwładnych, którzy bali się jego wybuchów. Sergo naprawdę im przyłożył, napisał z aprobatą Stalin do Woroszyłowa w 1928 roku. Opozycja była przerażona. Sergo, który najpierw sprzymierzył się z Bucharinem, a później go zdradził, zdecydowanie popierał linię Stalina. Akceptował jego politykę sercem i duszą, powiedział Kaganowicz, kochany przez przyjaciół od Kaganowicza do Bucharina i Kirowa, był bolszewikiem doskonałym, jak uważała Maria Sfanidze, a także rycerskim, według Chruszczowa. Jego łagodne oczy, siwe włosy i wielkie wąsy, pisał syn Beri, nadawały mu wygląd starego gruzińskiego księcia, choć zawdzięczał swoją karierę Stalinowi, pozostał ostatnim niezależnym członkiem politbiura, sceptycznym wobec kultu Stalina, z własnymi stronnikami w przemyśle i na Kaukazie, których potrafił bronić. Z pewnością nigdy nie bał się sprzeciwić Stalinowi. Traktował go jak dokuczliwego starszego brata. Czasem nawet wydawał mu polecenia. We wrześniu 1933 roku Sergo spędzał wakacje w Kisłowodzku, swoim ulubionym kurorcie, skąd nawiązał niebawem ożywioną korespondencję ze Stalinem, który obraził się na wielkodusznego księcia. Sergo, skarżył się Stalin, jest próżny aż do granic szaleństwa. Tutaj na wakacjach, pisał Stalin, nie siedzimy w jednym miejscu, lecz stale gdzieś jeździmy. Po miesiącu przeniósł się do swego nowego domu w Muzerii. Brzydka, piętrowa rezydencja z ulubionymi przez niego boazeriami, szerokimi tarasami i wielką jadalnią była położona w półtropikalnym parku na szczycie wzgórza, skąd roztaczał się piękny widok na zatokę, gdzie Łakoba zbudował specjalną przystań. Kręta ścieżka prowadziła do okrągłego letniego domku, w którym Stalin pracował, i w dół do morza. Łakoba i Stalin często chodzili na spacer do pobliskiej wioski, gdzie mieszkańcy urządzali abchaskie biesiady pod gołym niebem. 23 września Łakoba zorganizował wyprawę żeglarską i myśliwską. Stalin i Własik wypłynęli z przystani motorowym jachtem Krasnaja Zwiezda ze strzelbami na kolanach. Nagle z brzegu padła seria z karabinu maszynowego. Gorzkie zwycięstwo. Kirow, spisek i 17 zjazd. Własik przewrócił Stalina na pokład Krasnojej Zwiezdy i zasłonił go własnym ciałem, prosząc,
o pozwolenie na otwarcie ognia. Zaczął strzelać w stronę lądu, a tymczasem jacht skierował się na pełne morze. Stalin początkowo myślał, że to Gruzini strzelali na wiwat, ale później zmienił zdanie. Okazało się, że ostrzelała ich Straż Graniczna, biorąc przez pomyłkę jacht za obcą jednostkę. Beria osobiście przeprowadził śledztwo z właściwą sobie bezwzględnością. Stalin był pod wrażeniem, choć nabrał również podejrzeń, iż to właśnie Beria upozorował zamach, aby pogrążyć Łakobę, który odpowiadał za bezpieczeństwo w Abchazji. Strażników zesłano na Syberię. Własik i Beria stali się jeszcze bliżsi Stalinowi. Później Stalin i jego świta udali się do Gagry, gdzie GPU znalazło nową daczę w górach, którą Łakoba zaczął przebudowywać. Zimna rzeczka stała się z czasem ulubioną rezydencją wodza, stalinowskim orlim gniazdem wzniesionym na skalę, skąd roztaczały się imponujące widoki. Po powrocie Stalina do Soczi odwiedziła go Swietłana. Kiedy jednak pojechała do szkoły, został sam jak sowa i zatęsknił za towarzystwem Janukidzego. — Co cię zatrzymuje w Moskwie? — napisał do Awla. — Przyjeżdżaj do Soczi, popływaj w morzu i daj odpocząć swojemu sercu. Powiedz ode mnie Kalininowi, że popełni zbrodnię, jeśli nie wyślę cię natychmiast na wakacje. Możesz zamieszkać ze mną na daczy. Dzisiaj odwiedziłem nową daczę w Gagrze. Woroszyłow i jego żona byli nią zachwyceni. Twój Koba. Po tych długich wakacjach Stalin wrócił 4 listopada do Moskwy, by przygotować się do nadchodzącego zjazdu zwycięzców, który miał ukoronować go za triumfy ostatnich 4 lat. Moskwa jakby przebudziła się i przeciągała po długim, koszmarnym śnie. Głód się skończył. Zbiory były dobre. Miliony zmarłych z głodu zostały pochowane i zapomniane w wioskach, które na zawsze zniknęły z mapy. Było co świętować, kiedy pod koniec stycznia delegaci zaczęli przyjeżdżać na 17 zjazd dla 1966 delegatów przybywających do Moskwy ze wszystkich zakątków robotniczego raju. Musiało to być emocjonujące przeżycie. Zjazd stał się najwyższym organem partyjnym, który, przynajmniej w teorii, wybierał komitet centralny, by rządził w jego imieniu aż do następnego zjazdu, zwoływanego zwykle co 4 lata. Ale od 1934 roku była to pantomima triumfalizmu, nadzorowana przez Stalina i Kaganowicza i reżyserowana starannie przez Poskierbyszowa. Wielki Pałac Kremlowski wypełniał się egzotycznymi strojami, kiedy brodaci kozacy, Kazachowie w jedwabnych tunikach i Gruzini wkraczali na salę obrad.
tutaj partyjni dygnitarze z Syberii, Ukrainy i Zakaukazia odnawiali kontakty z sojusznikami w stolicy, a młodzi delegaci szukali protektorów. Pokolenie Lenina, które uważało Stalina za swego przywódcę, ale nie za Boga, wciąż dominowało, lecz wódz przejawiał szczególną troskę o swoich młodych protegowanych. Zaprosił Berię, jego żonę Ninę oraz ich syna na Krem, by obejrzeli film wraz z członkami politbiura. Sergio Beria, wówczas 10-letni, i Swietłana, którzy się przyjaźnili, oglądali film rysunkowy Trzy małe świnki, a później wszyscy pojechali do Zubałowa, gdzie Beria z żoną dołączyli do ucztujących i śpiewających gruzińskie pieśni Palatynów. Kiedy Sergio Beria zmarł, Stalin pozwolił mu się owinąć w swój płaszcz podbity wilczym futrem, a potem położył go do łóżka. Dla Berii, ambitnego prowincjusza wkraczającego w wewnętrzne krużganki władzy, musiało to być niezwykłe doświadczenie. Stalin! Zachłystywała się prawda, kiedy wódz przyszedł do Teatru Wielkiego. Pojawienie się ukochanego wodza, którego nazwisko wiąże się nierozerwalnie ze wszystkimi zwycięstwami odniesionymi przez proletariat, przez Związek Radziecki, przywitały huczne owacje i niekończące się okrzyki "Ura!" i "Niech żyje Stalin!" Niektórzy z regionalnych przywódców byli jednak wstrząśnięci rezultatami bezwzględnej polityki Stalina. Niezadowoleni musieli spotykać się potajemnie w mieszkaniach przyjaciół, by dyskutować o jego usunięciu. Każdy miał własny powód. Na Kaukazie Orachełaszwili czuł się urażony awansem parweniusza Berii. Rozpaczliwe wołania Kosiora o pomoc dla głodującej Ukrainy zostały wyszydzone. Niektóre z owych spotkań odbyły się podobno w mieszkaniu Sergo w koszarach Gwardii Konnej, gdzie zatrzymywał się Orachełaszwili. Ale kto miał zastąpić Stalina? Pojawiało się nazwisko Kirowa, popularnego, energicznego, a w dodatku Rosjanina. Ale czy bolszewicy z ich obsesją ideologicznej czystości mogli zaakceptować kandydaturę byłego kadeta i burżuazyjnego dziennikarza bez żadnego dorobku ideologicznego, który zawdzięczał swoją karierę Stalinowi? Mołotow, jak zawsze lojalny wobec Stalina, szydził, że Kirow nigdy nie był poważnym kandydatem. Kirow, kiedy zaproponowano mu to w mieszkaniu Sergo, musiał szybko zdecydować, co robić. Poinformował towarzyszy, że nie jest zainteresowany zajęciem miejsca Stalina, ale postara się, aby ich skargi zostały wysłuchane. Ciągle był chory
przechodził grypę, a jego reakcja świadczy, iż brakowało mu odwagi, by przyjąć ten zatruty kielich. W pierwszym odruchu postanowił opowiedzieć o wszystkim Stalinowi, co też zrobił, prawdopodobnie w jego nowym mieszkaniu, gdzie ujawnił spisek, powtórzył skargi niezadowolonych i wyparł się ambicji zostania przywódcą. Dziękuję, odparł Stalin. Nigdy ci tego nie zapomnę. Stalin był z pewnością zaniepokojony, że starzy bolszewicy widzieli w moim Kiryczu jego następcę. Mikojan, przyjaciel Kirowa, stwierdził, iż Stalin zareagował wrogością i pogróżkami pod adresem całego zjazdu i oczywiście pod adresem samego Kirowa. Kirow czuł się zagrożony, ale nie okazywał tego publicznie. Stalin ukrywał swój gniew. W sali obrad Kirow usiadł ostentacyjnie wśród żartów i śmiechów z członkami własnej delegacji, a nie w prezydium, co rozdrażniło Stalina, który dopytywał się bez przerwy, z czego delegaci się śmieją. Jego zwycięstwo zostało doprawione goryczą. Mimo to nieustanna walka ze zdrajcami odpowiadała jego charakterowi i ideologii. Żaden przywódca polityczny nie był tak nastawiony na permanentną wojnę z wrogami jak Stalin, który uważał się za samotnego rycerza, zmęczonego i zrezygnowanego, ale wyruszającego w kolejną szlachetną misję za bolszewicki odpowiednik tajemniczego kowboja, zaprowadzającego porządek w ogarniętym bezprawiem pogranicznym miasteczku. Nic z tego nie znalazło odbicia w wystąpieniach publicznych. Nasza ojczyzna stała się krajem potężnego przemysłu, krajem kolektywizacji, krajem zwycięskiego socjalizmu, oświadczył Mołotow, otwierając zjazd 26 stycznia. Stalin odczuwał satysfakcję, patrząc, jak jego wrogowie, od Zinowiewa do Rykowa, starzy i nowi, prześcigają się w pochwałach pod jego adresem. Przesławny marszałek wojsk proletariatu, najlepszy z najlepszych, towarzysz Stalin, oświadczył Bucharin, obecnie redaktor naczelny Izwiestii. Ale kiedy Postyszew, inny stary bolszewik, postawiony niedawno na czele organizacji partyjnej na Ukrainie, zapowiedział Kirowa zjazd, zgotował mu owację na stojąco. Kirow stanął na wysokości zadania, wymieniając Stalina, największego stratega, wyzwoliciela ludu pracującego naszego kraju i całego świata, 29 razy, a na zakończenie powiedział: nasze sukcesy są naprawdę oszałamiające. Do diabła. Po prostu chce się żyć i żyć. Naprawdę. I po prostu patrzeć, co się dzieje. To fakt. Stalin dołączył do grzmiących oklasków. Ostatnim zadaniem zjazdu był wybór Komitetu Centralnego.
Zazwyczaj była to zwykła formalność. Delegaci otrzymali przygotowaną przez sekretariat Stalina i Kaganowicza listę nazwisk, które zgłaszano z sali. Kirow miał zaproponować Berię. Głosujący skreślali nazwiska kandydatów, na których się nie zgadzali i głosowali na resztę. W ostatnim dniu zjazdu był wybór Komitetu Centralnego. Zazwyczaj była to zwykła formalność. Delegaci otrzymywali przygotowaną przez sekretariat Stalina i Kaganowicza listę nazwisk, które zgłaszano z sali. Kirow miał zaproponować Berię. Głosujący skreślali nazwiska kandydatów, na których się nie zgadzali i głosowali na resztę. W ostatnim dniu zjazdu 8 lutego delegatom wręczono kartki do głosowania, lecz kiedy komisja skrutacyjna rozpoczęła pracę, przeżyła wstrząs. Nadal nie jest do końca jasne, co się naprawdę stało, ale wydaje się, że Kirow otrzymał jeden lub dwa głosy przeciw. Kaganowicz i Mołotow po 100, a Stalin od 123 do 292 głosów przeciw. Na kartkach znajdowały się nazwiska tylu kandydatów, ilu należało wybrać. Wszyscy zostali więc wybrani automatycznie. Dla miłości własnej Stalina był to jednak kolejny cios, który przekonał go, że jest otoczony przez obłudnych dwulicowców. Kiedy komisja skrutacyjna poinformowała kierującego zjazdem Kaganowicza o wynikach, ten pobiegł do Stalina, aby zapytać, co robić. Stalin niemal na pewno rozkazał mu zniszczyć większość kartek, na których skreślono jego nazwisko. Chociaż Kaganowicz uparcie temu zaprzeczał, nawet na starość. Z pewnością brakuje 166 kartek. 10 lutego ogłoszono nazwiska 71 członków Komitetu Centralnego. Stalin otrzymał 1056, a Kirow 1055 spośród 1059 głosów ważnych. Przedstawiciele nowego pokolenia, uosobionego przez Berię i Chruszczowa, zostali pełnymi członkami KC. Natomiast Budionny i Poskierbyszow kandydatami na członków. Niebawem zebrało się plenum nowo wybranego ciała, aby zająć się prawdziwą pracą. Stalin postanowił zneutralizować niebezpieczne wpływy Kirowa i zaproponował jego odwołanie z Leningradu i powierzenie mu stanowiska jednego z czterech sekretarzy, sprytnie czyniąc w ten sposób zadość życzeniom tych, którzy chcieli go widzieć w sekretariacie. Na papierze był to wielki awans, lecz w rzeczywistości Kirow zostałby odcięty od swego leningradzkiego zaplecza i znalazłby się pod stałym nadzorem Stalina. W otoczeniu Stalina przeniesienie do stolicy stanowiło wątpliwe błogosławieństwo.
Kirow gwałtownie zaprotestował. Co prawda nie on jeden, ale w oczach Stalina odmowa oznaczała postawienie interesu osobistego ponad lojalnością wobec partii, co było grzechem śmiertelnym. Prośbę Kirowa o pozostanie w Leningradzie przez kolejne 2 lata poparli Sergo i Kujbyszew. Urażony Stalin niechętnie ustąpił.